papież Franciszek może znajdować się w poważnym zagrożeniu. Po tym, jak u papieskiego wikariusza potwierdzono obecność koronawirusa, pojawiły się obawy, że biskup Rzymu mógł zarazić się od duchownego niebezpiecznym wirusem. Wierni drżą o zdrowie głowy Stolicy Apostolskiej. Środowisko Watykanu dba o to, by miał zapewnione bezpieczeństwo w czasach epidemii koronawirusa. Niedawno jednak pojawiło się poważne zagrożenie. U wikariusza głowy Stolicy Apostolskiej wykryto obecność SARS-CoV-2. Nie wiadomo, czy duchowny zaraził Ojca Świętego. Ze względu na wiek znajduje się w grupie ryzyka. Argentyński duchowny w grudniu skończył 83 lata, a jak już powszechnie wiadomo, osoby w podeszłym wieku przechodzą COVID-19 dużo gorzej. Wiele przypadków infekcji kończy się niestety śmiercią. Watykan stara się zamykać bramy przed epidemią, jednak wśród kapłanów są już przypadki zarażenia. Papież Franciszek mógł zostać zarażony koronawirusem. Papież Franciszek musi coraz ostrożniej poruszać się w środowisku duchownych w Watykanie. Okazało się, że kardynał Angelo De Donatis to kolejna osoba z otoczenia biskupa Rzymu, która jest zarażona wirusem SARS-CoV-2. Wikariusz trafił już do szpitala klinicznego w Gemelli. To pierwszy członek kolegium kardynalskiego, u którego stwierdzono zakażenie. Chcąc, by miał zapewnione jak największe bezpieczeństwo, w Watykanie wykonano 170 testów na obecność koronawirusa. Kardynał Angelo De Donatis niedawno zaczął przejawiać symptomy choroby wywołanej przez niebezpieczny patogen. Wikariat ujawnił prasie, że duchowny dostał wysokiej gorączki, ale obecnie jego stan jest dobry. Jestem spokojny i ufny. Powierzam się Panu oraz modlitewnemu wsparciu Was wszystkich, drodzy wierni Kościoła Rzymskiego. Przeżywam to wydarzenie jako okazję, którą daje mi opatrzność, aby mieć udział w cierpieniach tak wielu braci i sióstr. Modlę się za nich, za całą wspólnotę diecezjalną i za mieszkańców Rzymu. Uspokaja kardynał Angelo De Donatis. Wciąż jednak nie udzielono informacji o tym, czy mógł zarazić się koronawirusem. Wikariusz papieski najprawdopodobniej zainfekował się podczas udziału w konwentach zakonnych, w których ostatnio powstaje coraz więcej ognisk choroby.